Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tutaj Tomasz Drwal. Dzisiaj będę gościem uznanego polskiego redaktora Michała Rogo-Rogozińskiego, który będzie dzisiaj zadawał kilkanaście ciekawych pytań. Witam Ciebie, Michale. Dziękuję, Tomku, że mnie wyręczyłeś. Jest mi niezmiernie miło. Myślę, że nieoceniona pomoc. Jutro kolejna gala KSW w łódzkim Atlas Arenie. Organizatorzy zadbali o ciekawy fight card i w pierwszej walce zmierzy się niepokonany do tej pory Marcin Naruszka z Borysem Mańkowskim. Co sądzisz o tej walce? O kolejnym evencie KSW i kolejnej wielkiej gali MMA w Polsce. Myślę, że MMA rośnie, mamy coraz lepszych zawodników, coraz lepszy poziom. O czym dobitnie świadczy tutaj zestawienie pojedynku Borysa Mańkiewiczka z niejakim Naruszką. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa walka, ponieważ jeden i drugi zawodnik są mają dobre rankingi i bardzo dobrze walczą. To będzie pierwsza walka Mariusza Naruszki w kategorii 77 kg. Do tej pory bił się w kategorii 5 kilo większej. Do tego 3 tygodnie temu bronił pas w gali w Niemczech. Czy sądzisz, że to może mieć jakiś wpływ na przebieg walki, że jednak 3 tygodnie to nie jest duży okres czasu, a jesteś zawodnikiem MMA, znamy takie przypadki, chociażby ostatnio Damian Grabowski, który po gali MMA tak 2 miał tydzień przerwy i mimo to zmienił cały kontynent, żeby przylecieć i walczyć w Bellatorze. Czy myślisz, że to ma wpływ na walkę? Czy dobrze, że w ten sposób to było zorganizowane? Ty chyba, zdaje się, planujesz inaczej walki. To znaczy tutaj kwestia czasowości ma duże znaczenie w przypadku Damiana. No tutaj trochę to było ryzykowne posunięcie, bo gdyby coś się stało na MMA, tak, no nie wiem, kontuzja, stuczenie, cokolwiek, no to już tydzień czasu to za mało, żeby coś podleczyć. Natomiast w przypadku Naruszki 3 tygodnie to akurat jest taki okres, że jeżeli on po walce poświęcił, powiedzmy, tydzień czy dwa na pełną super kompensację, to tak naprawdę dzisiaj powinien być w mega piku do walki z Borysem, o czym się, myślę, przekonamy jutro wieczorem. Organizatorzy KSW zawsze starają się zaskoczyć czymś publiczność, czymś oryginalnym, czymś nietuzinkowym i tym razem również, dlatego że do ringu naprzeciwko siebie staną dwie kobiety, Paulina Suska i Marta Chojnowska. Co sądzisz o tego typu pojedynkach? Czy kobiety w ringu trzymające zaciśnięte pięści, a nie kartonowy blok z numerem rundy, mają szansę znaleźć na stałe swoje miejsce w repertuarze polskich gal? No, myślę, że dla mnie jest to troszeczkę może nie dziwaczne. No, jednak kobiety, ta płeć przeciwna, piękna, nie wiem, czy do końca są stworzone do walki. W sumie dzisiaj nawet jedna z piosenek mówiąca o tym, że o kobietach, które są bardzo, bardzo są agresywne, asertywne, bo muszą być, czy kobiety w biznesie. Myślę, że może być to ciekawe zjawisko i kwestia oglądalności, czy to się spodoba, czy to się nie spodoba, to wydarzenie teraz, które będzie w sobotę, to zweryfikuje w postaci oglądalności i opinii, która pójdzie w Polskę i zobaczymy po prostu. No, ciężko się tu wypowiadać, bo to jest kolejny... Samo MMA jest kontrowersyjne wciąż jeszcze w Polsce, a do tego jeszcze kobiety w MMA, to będzie jak gdyby spotęguje tą kontrowersję. Kwestia odbioru po prostu, kwestia promocji, budowania PR-u kobiecych walk i myślę, że od tego wszystko zależy, jak to będzie po prostu ubierane. Trener Marty Chojnowskiej powiedział, że nie puściłby swojej dziewczyny walczyć do ringu czy do klatki w formule MMA i nie wiem, czy w każdej innej. Ty byś swoją dziewczynę puścił? Myślę, że nie, no bo ta płeć przeciwna może być piękna do czasu powiedzmy tego ważenia, momentu przed walką, a już po walce ta jak gdyby uroda może zostać zatracona. No, kwestia tego, jak ta walka będzie przebiegać, czy to będą uderzenia i... No nie wiem, ja osobiście bym się nie zgodził na coś takiego, bo po prostu
jak dla mnie, no nie chciałbym być tu szowinistą, ale jednak mimo zostanę przy tym, żeby uprawiali po prostu ten sport jest po prostu wpisany dla mężczyzn, dla chłopców i no kobiece walki. Jeszcze w formule MMA to nie wiem, może, nie mówię, że nie, może za kilka lat się do tego przekonam. No dzisiaj to wszystko tak naprawdę się buduje od zera. To w ogóle całe MMA jest jak już troszeczkę inaczej postrzegane, troszeczkę lepiej, aczkolwiek wciąż mało. Jeżeli do tego dołożymy kobiece walki, to no, zobaczymy. No. Ciężko dzisiaj powiedzieć. No to będzie, to jest kontrowersyjne, to będzie kontrowersja. Mówię, oglądalność i opinia, jaka pójdzie, to wszystko to zweryfikuje. Zweryfikuje i zadecyduje o całości tego przedsięwzięcia kobiecych walk w MMA. Nie wiem, czy używanie sformułowania kontrowersyjna zawodniczką MMA się spodoba w tym kontekście, ale na pewno to jest coś oryginalnego i podejrzewam, że organizatorzy KSW na to liczą, że to będzie miało odzwierciedlenie w słupkach oglądalności później. Bardzo ciekawa walka. Michał Matera zmierzy się z Jay Silvą. W końcu dostał upragnioną, długo oczekiwaną możliwość walki o mistrzowski pas. Powiedz mi, co sądzisz o tej walce? Myślę, że to będzie ciężka przeprawa dla Michała. Nie wiem jak z tymi szansami na pas, bo szczerze powiedziawszy nie śledzę tego za bardzo. Nie wiem, czy to jest na zasadzie jakiś drabinek, na jakiej zasadzie są przydzielane te możliwości walczenia o pas mistrzowski. Ten pas był wakujący i po prostu przyznanie możliwość walce, po prostu, żeby zawalczył Michał. Do tego przyjechał Jay Silva, zawodnik, który walczył w prestiżowych organizacjach UFC, Bellator. Do tego w narożniku, to jest taka ciekawostka, Jaya Silvy będzie asystował Krzysztof Soszyński. Znacie się? Walczyłeś tam w Stanach, więc może miałeś z nim kontakt. Tak, miałem przyjemność poznać Krzyśka, miałem przyjemność z Krzyśkiem sparować, rozmawiać. No, zobaczymy. No, Michał stoi przed wielką szansą wywalczenia tego pasu. Jego przeciwnik ma za sobą kilku trudnych rywali, co prawda z ujemnym bilansem i to może być dla Michała ciężka walka, ciężka przeprawa, bo no walka o sam pas mistrzowski zawsze zobowiązuje, zawsze jest ciężka i nikt nie ma łatwych przeciwników. Michał Materla mówił, że zawsze miał jakieś tam problemy z zapasami. Wyjechał do tej walki trenować do Stanów, do Akademii Kickboxing. I powiedz mi, trenowałeś w Stanach, w San Diego, miałeś styczność też z tamtym trybem prowadzenia zawodników. Jest różnica w Polsce, a w Stanach? Różnica, generalnie różnica polega na, no, nie czarujmy się, na finansach. No, tam zawodnicy, którzy walczą dla UFC, dla Bellatora, po prostu oni żyją z tego, że walczą. W Polsce troszeczkę sytuacja jest jeszcze gdyby niekorzystna dla naszych zawodników, bo przełożenie ekonomiczne w MMA nie jest takie samo jak powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, gdzie zawodnik, współczesny polski zawodnik musi się skupiać na tym, żeby po prostu żyć, żeby mieć na płatności i tak dalej. I często to wygląda tak, że z pracy idzie na trening. Nawet bardzo często. W Stanach Zjednoczonych natomiast zawodnik, jego zadaniem jest zrobić dobre, oddać się jednostkom treningowym, ma do tego sztab ludzi, ma ludzi od zapasów, ma ludzi od parteru, ma ludzi od stójki, do tego ma głównego trenera, koordynatora, ma ludzi, którzy są od przygotowania siłowo-wytrzymałościowego. Oczywiście to wszystko kosztuje. Taki zawodnik skupia się na tym, żeby zrobić dobry trening, dobrze wypocząć, dobrze zjeść i solidnie przygotować się do walki. To jest jego główny problem, a u nas troszeczkę wygląda to inaczej i myślę, że ci, którzy trenują, ci, którzy walczą, dobrze wiedzą, o czym mówię i zdają sobie sprawę z tego, jakie są polskie realia tak naprawdę, jeżeli chodzi o walkę. Wróćmy do tematu KSW. Pierwsza walka wieczoru, w której zmierzy się Mamed Khalidow z Rodneyem Wallace'em.
są różne spekulacje na temat tego, czy to jest dobry zawodnik dla Mameda. Maciej Kawulski powiedział, że to jest najlepszy z możliwych, który mógł przyjechać. Zdaje się, że była taka sytuacja, że nawet Patryk Kote odmówił walki z Mamedem, jak się dowiedział, że to będzie z nim, musiał stanąć do ringu. Starali się również ściągnąć José Santiago, ale się nie udało, bo chyba był zakontraktowany w innej organizacji. Rodney Wallace, zawodnik również UFC, doświadczony na pewno. Mamed zazwyczaj kończył walki w pierwszych rundach dość szybko, bardzo efektownie, bardzo ładnie. Czy myślisz, że tym razem również nie będzie miał większych problemów, żeby ją rozwiązać w pierwszej rundzie? Myślę, że tak i życzę tego Mamedowi z całego serca. Natomiast no ciekawie by było zobaczyć jednak, jak Mamed powalczy, powiedzmy tam półtorej rundy czy dwie rundy. I jeżeli chodzi o przeciwnika, to tak jak mówię, to Mamed chyba sam sobie przeciwników nie dobiera, to wybierają organizatorzy, ci, którzy zestawiają walki. I jeżeli jest tak, jak mówi tutaj organizator, że to jest jeden z najlepszych możliwych, to widocznie nie było innego chętnego i jest jaki jest. No, z takim Mamed będzie walczył i mam nadzieję, że tak jak w poprzednich wszystkich walkach, myślę, że to nie będzie trwało więcej jak dwie minuty. Bob Sapp z Mariuszem Pudzianowskim. Mariusz trenował w Stanach dość długo, się przygotowywał. Myślę, że jest już trochę na innym poziomie niż wcześniej. Natomiast Bob Sapp, zawodnik, mówi się o nim, że odrywa już kupony, że właściwie jego 5 minut ma przydomek do tej pory Beast. Mi się The Beast kojarzy z inną bestią. Notabene niedawno mieliśmy przyjemność gościć go w Mike'a Tysona w Krakowie. Czy sądzisz, że to jest dobry przeciwnik dla Mariusza i jak się zapatrujesz na to? Myślę, drogi Michale, że to będzie bardzo szybki pojedynek, ponieważ wszyscy, którzy znają Boba Sappa, wiedzą, że Bob Sapp pięknie wchodzi do ringu, pięknie się zapowiada i równie pięknie z tego ringu schodzi. W przypadku Mariusza, gdzie trenował dosyć mocno i poważnie w Stanach, jest to wręcz wymarzony przeciwnik po dość kontrowersyjnej walce, a przede wszystkim decyzji na ostatnim KSW. Także tutaj zwycięstwo Mariusza po prostu jest nieuniknione. Tak jest mój, może nie typ, no ale tak jak mówię, no wszyscy fani, kibice znają postać Boba, także tutaj bym się jakoś nie spodziewał ciężkiego oporu w stosunku do Mariusza. Wróćmy teraz do Krakowa trochę i do Twoich planów. 25 maja organizujesz seminarium w Change Gym w Krakowie. Zaprosiłeś w związku z tym znanego zawodnika bardzo MMA, światowej klasy grapplera, Dana Listera, zresztą mistrza świata w ADCC oraz sparring partnera Tito Ortiza w UFC. Razem z Jankiem Błachowiczem będziecie zdradzać tajniki światowego MMA. Powiedz trochę o tej imprezie. Myślę, że to nie będzie stricte MMA, będzie to bardziej grappling, bo Dean jest bardziej grapplerem już niż zawodnikiem MMA. I cóż, no przede wszystkim nie robię tego sam, bo Change Gym to nie tylko Tomasz Drwal, a to także kilka innych osób, które bardzo mocno angażują się nawet w samą promocję tego seminarium, na które bardzo serdecznie zapraszam wszystkich chętnych, fanów MMA, trenujących MMA i trenujących grappling. Myślę, że warto przyjść, zwłaszcza gdyż tak naprawdę Dean jest świeżo upieczonym mistrzem ADCC 2011. Będzie u nas gościł kilka dni, z tym, że seminarium będzie trwało w piątek od 18 do 21, to jest 25 maja, czyli za jakieś dwa tygodnie. No i cóż, no będzie Janek Błachowicz, będziemy mu asystowali. Myślę, że warto przyjść, zobaczyć, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z mistrzem Deanem, z mistrzem Janem. I cóż, no serdecznie zapraszam. Myślę, że ty, Michał, też w końcu założysz spodenki do MMA i też z nami się coś wreszcie pokula, żebyś tak naprawdę dogłębnie poczuł, czym tak naprawdę pachnie
pachnie ten sport, czym pachnie MMA, czym pachnie grappling i myślę, że będziesz bogatszy w doświadczenia. No nie omieszkam spróbować i na pewno się zjawię, chociażby z MMA TV. Powiedz mi, jak ci się udało ściągnąć Dana Listera do Polski? Na pewno wiele osób zachodzi w głowę, jak ci się to udało. No byłeś w Stanach długo, w San Diego, masz dużo znajomości tam. I drugie pytanie od razu cię wyprzedzę, czy planujesz jeszcze takie seminaria? No to tak jak Michale, sam już odpowiedziałeś na pierwsze pytanie, jak mi się udało ściągnąć Dina. Tak jest, jestem w kontakcie z Dinem cały czas i z kilkoma innymi osobami i to seminarium to jest tak naprawdę zapowiedź pierwszego z wielu, które będziemy robić u nas w klubie. I w przyszłości myślę, że będziemy zapraszać no, światowej klasy gwiazdy grapplingu, czy MMA, czy innych sportów walki, które są częścią składową tak naprawdę MMA, czyli mówimy tutaj o K1, kickboxingu, o grapplingu, o brazylijskim jiu-jitsu, czyli te formy walki czy style walki, które tak naprawdę tworzą tą formułę MMA. Jeszcze przypomniał mi się szybko jeden temat, bo nie mieliśmy okazji ani sposobności i przyjemności porozmawiać po ostatniej gali MMA Attack 2 i chciałem się krótko spytać, jakie byłeś tam gościem specjalnym razem z Pawłem Wójcikiem, mieliście wejścia po walkach. Co sądzisz o gali MMA Attack? Walczyłeś w pierwszej edycji z Gary Padillą. Na czym polegały różnice między tą a tamtą? No różnice, nie było znaczących różnic. No myślę, że MMA tak na pewno z każdym razem robi coraz lepsze gale, coraz więcej ludzi przychodzi na te walki. I tutaj widzieliśmy, zresztą ty też również miałeś okazję tam być, widzieliśmy, że naprawdę publiczność dopisała i zrodziła się nowa federacja, która myślę, że będzie bardzo konkurencyjna dla już istniejących i tych większych, i tych mniejszych. I myślę, że cóż, że następnym razem już nie będę na wejściach, tylko będę już w oktagonie i tutaj jesteśmy już po rozmowach z panem prezesem Dariuszem. Także cóż, no życzę sobie, tobie i wszystkim fanom, że będzie to kolejna prestiżowa federacja w Europie i że wszystko będzie dobrze, jeżeli chodzi o polskie MMA. Ty umiejętnie przechodzisz z tematu do drugiego. Pytałem Dariusza Cholewy 2 tygodnie przed galą, czy rozmawiał z tobą, czy może planuje, czy da ci szansę jeszcze pokazania się w MMA. Tak powiedział, że wszystko zależy od ciebie. Czyli rozumiem, że jesteście w kontakcie cały czas panowie ze sobą i jakieś uzgodnienia już były. Czyli MMA 3 Tomasz Drwal kontra? Kontra Michał Rogo-Rogoziński. O ile przyjdzie na seminarium z MMA TV, założy spodenki, ochraniacze na kolana i stanie się z dziennikarza prawdziwym wojownikiem, prawdziwym gladiatorem. No to myślę, że to była bardzo krótka walka na twoją korzyść. Myślę, że byśmy się dogadali. Dalibyśmy sobie 2 minuty przynajmniej, 3, żebyś coś wiesz, żebyś przynajmniej ten lewy prosty, wiesz, żebyś wyprowadził jakieś napięcie na głowę. Tomek, mam wrażenie, że ewidentnie coś jest na rzeczy, że chciałbyś mnie sprawdzić w tym ringu. Masz ochotę coś powiedzieć do kamery jeszcze od siebie? Pozdrowić tutaj prowadzącego Michała Rogo-Rożnińskiego. Po prostu i wciąż, jeszcze raz proszę, liczę na to, że spotkamy się na macie 25 maja na seminarium z Dinem Listerem, który będzie prowadził szkolenie pierwszy raz w Polsce bodajże. I cóż, do zobaczenia. Dziękuję za wywiad i pozdrawiam serdecznie. Witamy dzisiaj w MMA TV, Michał z nami, dzisiaj jeszcze raz, cięcie. Witamy dzisiaj w MMA TV, dzisiaj z nami Michał Rogo-Rogoziński. Witam Ciebie serdecznie, Michale, widzę, że masz tutaj dla nas jakiś zestaw pytań.